Witam serdecznie w kolejnym odcinku Akademii NuVet. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jamistości rdzenia kręgowego, czyli syringomielii oraz malformacji Arnolda Chiariego. Od razu chciałam zaznaczyć, że przedstawię w tym krótkim wideo tylko niewielki wycinek informacji, gdyż ilość publikacji i wiedza jest tak obszerna, że po prostu nie wystarczyłoby czasu, żeby wszystko omówić. A więc zaczynamy. Na tym slajdzie widoczna jest prawidłowa anatomia rdzenia kręgowego. W samym środku rdzenia kręgowego znajduje się kanał centralny, w którym z kolei znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy. Kanał centralny jest tak maleńki, że jest on praktycznie niewidoczny. Tak jak na zdjęciu. Po lewej stronie, gdzie strzałka powinna wskazywać kanał centralny, ale tak naprawdę jego po prostu nie widać. Ja zawsze porównuję wielkość kanału centralnego do wielkości wbicia szpilki w parówkę. Może to kolokwialne, ale myślę, że dość dobrze obrazuje jego wielkość. W przypadku jamistości rdzenia kręgowego dochodzi do patologicznego poszerzenia kanału centralnego. Kanał centralny bywa tak szeroki, że czasami w ogóle nawet nie widać rdzenia lub nie pozostaje wiele zdrowej tkanki nerwowej. Tak jak w przypadku tego pacjenta widocznego na zdjęciu. Czerwone strzałki oraz gwiazdka wskazuje na syrinx, czyli poszerzenie kanału centralnego. Stąd nazwa syringomielia. Syrinx widoczny jest również jako hiperintensywność, czyli biały sygnał. Malformacja Arnolda Chiariego to z kolei spłaszczenie łuski kości potylicznej. To powoduje skrócenie tylnej części czaszki, czyli tak zwanego caudal fossa, a tym samym może prowadzić do wpuklania się muszczku w kierunku otworu wielkiego. Patrząc na głowę kawaliera, jest ona dość owalna, okrągła, a tył potylicy czy też tył głowy jest dość płaski. Stawiane są hipotezy, że możliwe, że właśnie te dwie cechy powodują zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Wyobraźmy sobie strumyk, czyli płyn mózgowo-rdzeniowy, który płynie w obrębie układu komorowego pomiędzy mózgiem a rdzeniem kręgowym i w obrębie kanału centralnego rdzenia. Ale nagle na jego drodze pojawia się jakaś przeszkoda, na przykład kłoda, którą położył bóbr. Naturalnym jest, że w okolicy przeszkody strumyk utworzy pewnego rodzaju jeziorko lub też zastój. Można założyć, że podobna rzecz dzieje się u kawalierów, bardzo upraszczając temat. Badania dowiodły, że malformacja Arnolda Chiariego występuje praktycznie u każdego kawaliera. 94% do 100%. Dalej okazuje się, że jamistość rdzenia kręgowego, czyli syringomielia, statystycznie występowała u 25% psów w wieku około roku czasu. Natomiast im starszy był to pies, tym częstsze było jej występowanie, sięgając aż 70% w wieku 6 lat. I pewnie nie byłby to problem, gdyby nie fakt, że niestety obie te wady, myślę, że tak można je nazwać, niosą ze sobą objawy kliniczne. Pierwszym i najbardziej charakterystycznym jest ustawiczne, kompulsywne drapanie. Często pojawia się wokalizacja bez konkretnej przyczyny, na przykład gdy zakładamy psu smycz lub szelki, albo gdy bawi się z innymi psami, lub też gdy go podnosimy na ręce. Zdarzają się również objawy potykania się, czyli objawy tetraparezy, które wskazują na nieprawidłową propriocepcję, czyli świadomość ułożenia ciała w przestrzeni. Często pojawiają się też objawy apatii, niechęci do zabawy, niechęci do wychodzenia na dwór, zwiększonej ilości snu. Na pierwszym filmie widzimy objawy kompulsywnego drapania. Następnie widzimy pacjenta, który ma objaw fantomowego drapania, to znaczy stara się podrapać, ale do końca nie może. Natomiast na kolejnym widoczne są zaburzenia propriocepcji, czyli nieprawidłowego chodu. Najczęściej opisywanym objawem w literaturze jest objaw fantomowego drapania. Jest to tak zwane kompulsywne drapanie, z którego bardzo ciężko jest zwierzę wyciągnąć lub też zastopować. Często drapanie pojawia się na przykład w trakcie spaceru lub jedzenia, czyli w tak zwanym najmniej spodziewanym momencie, kiedy to normalnie uwaga psa powinna być skierowana na atrakcyjny bodziec. Bardzo często właśnie ten objaw jest mylony z drapaniem pochodzenia dermatologicznego, czyli z objawem choroby skóry. Objaw ten poddano analizie naukowej.
Do badania wybrano 19 psów rasy Cavalier, które miały jamistość rdzenia kręgowego oraz które nadmiernie się drapały. Te stanowiły grupę pierwszą. Natomiast do grupy drugiej wybrano psy z jamistością rdzenia kręgowego, ale bez objawów fantomowego drapania. W tym badaniu starano się znaleźć odpowiedź na dwa pytania. Czy objaw fantomowego drapania jest skorelowany z syrinksem w części dogrzbietowej rdzenia kręgowego w konkretnym neuromerze odcinka szyjnego oraz czy objaw fantomowego drapania jest związany z obecnością syrinksu w obrębie powierzchownej części roku dogrzbietowo-bocznego rdzenia kręgowego. Brzmi to naprawdę bardzo skomplikowanie, ale zaraz postaram się wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. Zacznijmy od tego, czym są rogi dogrzbietowe rdzenia kręgowego. Jest to istota szara rdzenia, która tworzy w jego środku coś na kształt motyla. Tak jak jest to widoczne na rysunku schematycznym. Rogi dogrzbietowe to górna część skrzydeł motyla. Kolejną sprawą jest, dlaczego akurat ta część rdzenia kręgowego istnieje nas najbardziej w przypadku jamistości rdzenia kręgowego. Pies oraz my odbieramy bodźce środowiska zewnętrznego poprzez receptory. Receptory dotyku, bólu, ciepła, zimna, ucisku. Następnie bodziec ten wędruje nerwem w kierunku rdzenia kręgowego. I tam wędruje do części dogrzbietowej rdzenia, czyli właśnie do rogów dogrzbietowych. Róg dogrzbietowy to inaczej róg czuciowy. Składa się on aż z 7 różnych blaszek, czyli z angielskiego tak zwanych lamina. Najbardziej powierzchowną część warstwy stanowi blaszka pierwsza i druga. I to właśnie one są odpowiedzialne za odbieranie bodźców bólowych, ale również bodźców takich jak świąt. Kolejną częścią rogu dogrzbietowego są aksony oraz szlaki, które modulują i przesyłają dalej otrzymane informacje. To trochę tak jak taka pani w dziekanacie, która decyduje, czy decydent może wejść bodziec do dziekana, w końcu dostaje się do mózgu. Jeśli pani w dziekanacie zaprobuje delikwenta, mózg decyduje to jest on dalej o tym, prowadzony, na który bodziec należy odpowiedzieć, a na który nie. Ten korytarz więc nazywa się dalej naszą analogię. Załóżmy, że mózg to czyli dziekan gdyby to dosłownie osobie, przetłumaczyć, to on decyduje, to szlak rdzeniowo, czy dostaniesz warunek podwzgórzowy. Czyli decyduje o sile bodźca. Jeśli zalazłeś dziekanowi za skórę, czyli jesteś silnym bodźcem, warunku nie dostaniesz. Czeka cię kolejny rok cierpienia. Jeśli byłeś regularnym, nie sprawiającym kłopotu studentem, czyli przeciętnym bodźcem, warunek jest twój, a ból i cierpienie dużo mniejsze. Więc teraz już wiemy, dlaczego mierzyliśmy syrinks w rogach dogrzbietowych, ale wracając do celów badania, jak wykonano te pomiary. Przeprowadzono linię, która była równoległa do wyrostka kolczystego kręgu szyjnego, tego w okolicy której był syrinks, następnie drugą prostopadłą do tej pierwszej i wyznaczono komputerowo pole powierzchni syrinksu, tak jak na obecnym zdjęciu. A więc okazało się, że najbardziej nasilone objawy drapania stwierdzono, gdy syrinks dotyczył kręgów od 2 do 5 szyjnego. Oraz gdy rozciąga się w kierunku blaszki pierwszej i drugiej, również odcinka szyjnego. Co te wyniki oznaczają w praktyce? A więc oznaczają to, że jeśli kawalier lub pies innej rasy cierpiący na jamistość rdzenia kręgowego posiada syrinks, który nie rozciąga się od blaszki pierwszej i drugiej w kierunku grzbietowo-bocznym, a występują objawy kompulsywnego drapania, to możliwe, że należy szukać innej przyczyny. Również potwierdziły one fakt, że rozległość syrinksu ma wpływ na nasilenie objawów klinicznych. Kolejne badanie, według mojej oceny, jest jednym z najbardziej przydatnych badań w praktyce klinicznej oraz odpowiada na pytanie, czego może spodziewać się opiekun kawaliera i jak choroba będzie przebiegała oraz jakie przyniesie rokowanie. Jest to badanie prospektywne, co oznacza, że wybrano grupę psów oraz śledzono ich życie przez kolejnych kilka lat, w tym przypadku akurat przez 3,5 roku. W to badanie zaangażowani byli właściciele, opiekunowie psów. Dostali oni tak zwaną visual analog scale, czyli pewną skalę, na której zaznaczali nasilenie objawów. Zwracali uwagę na spontaniczną wokalizację, ocieranie pyska o przedmioty, niechęć do wychodzenia na dwór oraz drapanie. A więc, co stwierdzono? 75% pacjentów miało postępujące objawy kliniczne.
a właściciele ocenili je na skali pomiędzy 75 a 85, gdzie 100 to było maksimum objawów, 0 brak stwierdzenia jakichkolwiek objawów. 25% pacjentów poprawiła się lub była stabilna klinicznie. Jakość życia według właścicieli była do zaakceptowania, ale stwierdzono również korelację pomiędzy tą visual scale a postępowaniem objawów klinicznych. Należy tutaj dodać, że pacjenci byli poddani leczeniu farmakologicznemu, które miało na celu zmniejszenie objawów bólowych oraz drapania i poprawę jakości życia. Wnioski, jakie należy wyciągnąć z tego badania, to takie, że pacjenci powinni być poddawani leczeniu farmakologicznemu, gdyż pomimo leczenia nadal pojawia się postępowanie objawów i nasilenie objawów klinicznych. Ostatnie badanie, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to takie, w którym zaczęto zastanawiać się, czy rozmiar ma znaczenie. To znaczy, czy im większy syrinx, tym bardziej nasilone objawy bólowe. Badanie potwierdziło tą hipotezę. Dodatkowo ponownie potwierdzono, że lokalizacja po stronie dogrzbietowej wpływa na nasilenie objawów. W tym filmie chciałabym bardzo podziękować Mikołajowi, który był naszym modelem, a także około 200 kawalierom, które odwiedziły mnie w różnych częściach świata, między innymi w klinice weterynaryjnej NuVet w Gdyni. Jesteście naprawdę przemiłymi pacjentami i bardzo żałuję, że macie tyle niefajnych chorób. A wszystkich Was zapraszam do dalszej subskrypcji. Zadawajcie pytania, śledźcie nas na Facebooku. Dziękuję bardzo za uwagę.